tym odcinku i wiesz jak opowiemy, dlaczego powinieneś zmienić telewizor na Samsung QLED TV. Halo, halo? I jak się ma moje mazurskie słoneczko? Lampa grzeje? Wspaniale, wspaniale. Właśnie zszedłem z kumplami z Wejka i zajadamy okonki. Na pewno. A jakiś telewizor chociaż tam masz? No, telewizor to akurat mam i do tego świetny. Rodzice niedawno kupili. Niedawno to dla twoich rodziców mur berliński runął. Słuchaj, ani z rodziców, ani z polskich kabaretów się nie ma co śmiać, tak? A poza tym to się mogę założyć, że ich telewizor ma wszystkie te funkcje, które ma twój QLED TV. Przyjmuję wyzwanie. Twój telewizor kontra mój QLED. Spoko, drżyj. Na pewno. Masz już pilota? Kochana, pilotów to ja tutaj mam kilka. Zależy który. Andrzej, 1-0. Ja mam jeden do wszystkiego. Smart Control. Runda druga. Puść film ze smartfona na telewizorze. Ze smartfona na telewizorze? 2-0. Trzy kliknięcia. I mój QLED to potrafi. Au! Runda trzecia. Zaraz. Teraz jest moja kolej. Odpal mi teraz jakiś meczek. Chcesz meczek? Masz. Ja już dawno mam, okej? Okay? Aha, na pewno, bo to jest jedyna rzecz, jaką tam odbierasz. Nie liczy się! Andrzej, a ile tam kabli wisi zza tego twojego telewizora? Raz, dwa, trzy, cztery... Mamo, pięć, sześć... Kurczę, no w oczach mi się plącze, no. Aha, tak myślałam, nie masz One Connecta. Wiesz co, Andrzej, kup mamie QLEDa, co? Myślę, że należy jej się za to wszystko, co z tobą przeszła. Będzie miała nowy, piękny, duży telewizor. Ona tak kocha kino, no zrób jej kino. Karolina, ale w tym domu nie ma miejsca na tak duży telewizor. No co ty, przecież to teraz nie ma znaczenia. QLEDy mają rozdzielczość UHD. I dzięki temu możesz siedzieć bardzo blisko ekranu i nie widzisz pikseli. Obraz jest naprawdę doskonały. A co zrobimy z tym telewizorem? Właściwie wciąż jest niezły. Damy go dziadkom. No właśnie. Dziadki będą cię za to bardzo kochać. Chyba ciebie. Ja kocham ich dom nad jeziorem, więc deal. Mamo, rozmawiam.